Betcris, czwarta liga łódzka. Rozgrywki znane, kochane, lubiane. Rozgrywki, które jeśli ich nie lubicie, no to na pewno się jeszcze prędzej czy później na was zemszczą, ale jeśli je kochacie, to dają ogromną radość w każdy weekend września, października, listopada i każdego miesiąca roku. Dziś mają dać ogromną radość drużynie czerwono-biało-czerwonych. Widzew Łódź, Widzew 2 Łódź podejmuje na własnym terenie Zjednoczonych Stryków. Podopieczni Krzysztofa Chrobaka będą chcieli zdobyć dziś 3 punkty i zapomnieć o zdobytym tylko jednym oczku na terenie w Opocznie, bardzo gorącym, bardzo trudnym. 2 gole Daniela Tanżyny, ale też 2 gole rywali i ostatecznie tylko oczko wywiezione z meczu wyjazdowego w środku tygodnia. Jak będzie dzisiaj, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych 90 minut. Dwie drużyny już powoli pojawiają się na murawie. Antoni Figlewicz, kłaniam wam się nisko i też nie mogę się doczekać w rytmach tych gorących hitów lat 2000 tego spotkania. Spotkania, które... No niech tak będzie, niech się dzisiaj tak stanie, niech ono nas dzisiaj porwie niemal do tańca. Składy obu drużyn, zaczniemy od drużyny gości w bramce. Bartosz Pawlak, numer 12, dalej Jakub Miziołek 3, Mikołaj Kamańczyk 7, Krzysztof Skawiński 9, Wojciech Skawiński 13, Marcin Zimoń, kapitan drużyny ze Strykowa 14, Patryk Miarka 16, Konrad Bełdziński 18, Adam Patora 20, Mateusz Kuśmierczyk 22, Szymon Młynarczyk 23. Na ławce rezerwowych Hubert Polit, Mikołaj Dębiński, Szymon Kosma, Jakub Gawrych, Kamil Cupriak, Robert Sobczak, Kamil Jakubowski, Remigiusz Waszak i Łukasz Ścieślewski. Trenerem gości jest Jacek Droszcz. Goście dziś w strojach granatowych z pomarańczowymi akcentami. Jeśli chodzi o Widzewiaków, Krzysztof Chrobak wysłał w bój od pierwszej minuty Marcela Buczkowskiego z numerem 24, a także Huberta Lenarta grającego z trójką, Ignacego Dawida z numerem 8, Konrada Niedzielskiego z 9, Kamila Cebulskiego z 15, Damiana Pokorskiego z numerem 17, Daniela Monkę z numerem 18, to oczywiście, a jakże kapitan Widzewa 2 Łódź, Filipa Zawalskiego numer 20, Łukasza Plichtę numer 23, Daniela Tanżynę 27 i Kamila Tlagę 87. W odwodzie pozostawieni Eryk Price, Dawid Owczarek, Marcel Przybylski, Dominik Najderek, Kamil Andrzejkiewicz, Ernest Kurzawa i Leon Madej. Tak jak mówiłem, trenerem Widzewa 2 Łódź jest Krzysztof Chrobak. Wspierają go Michał Czaplarski i Norbert Smorawski, a także całe grono osób zaangażowanych w to, żeby nasze rezerwy wywalczyły awans do trzeciej ligi. Taki jest cel, taki jest zamiar na ten sezon. Początek możliwe, że nie rozpieszcza i nas, kibiców, i podopiecznych trenera Chrobaka, ale czasem bywa tak, że dobre, złego początki zwiastują wielkie, wielkie sukces. Dobrego początki. Ja powinienem to odwrócić. Tak jest. Złe, dobrego początki mogą zwiastować wielkie, wielkie sukcesy. Na to liczymy. Tego bardzo chcemy, żeby ten sezon zakończył się dla Widzewa 2 Łódź naprawdę wielkim sukcesem. Wymiernym będzie oczywiście wywalczony w tym sezonie awans. Jeszcze chwila dla obu drużyn, by okrzykami zagrzać się do boju. Chwila dla naszych fotoreporterów, chwila dla naszych social media ninjas, żeby tylko postarali się przekazać wam informacje, także za pośrednictwem Twittera i innych social mediów. Zrobiło się tak anglojęzycznie, no nie ma dzisiaj zawodników zagranicznych na boiskach, co zresztą rzadkość w Betcris czwartej lidze łódzkiej. Jest natomiast Daniel Tanżyna, oczy zwrócone na niego, także wobec tego, że to on autorem 2 bramek w ostatnim spotkaniu Widzewa. Już kilka razy do bramki trafiał dla czerwono-biało-czerwonych Daniel. Także już na tym 5. poziomie rozgrywek piłkarskich w Polsce. Sędziami dzisiejszego spotkania Bartosz Przybylak, Kamil Leśniewski i Daniel Kołomański. Przy czym ten pierwszy oczywiście arbitrem głównym. On teraz sprawdza gotowość do gry Marcela Buczkowskiego, a także Bartosza Pawlaka. I skoro obaj golkiperzy przygotowani, skoro i tak już z drobnym opóźnieniem wyszli na murawę piłkarze obu drużyn, to zaczynamy. 12:05:06 na zegarach. Już daleka piłka na jednego z graczy ze Strykowa. Szybko trzeba się nauczyć nazwisk, dopasować je do numerów. To Wojciech Skawiński skakał do głowy z Danielem Tanżyną. On chyba jeszcze nie wiedział, że no nie jest to najlepszy pomysł, a raczej taka główka nie jest też łatwa do wygrania. Tanżyna do Zawadzkiego. Pokorski odskoczyła ta piłka. Szybka interwencja od razu jednego z obrońców. Raz jeszcze Zawadzki. Cały czas podpowiadam kolegom Tanżyna. Proszę, jednego z obrońców. Tym razem w rolę obrońcy wcielił się właśnie Skawiński. Tu trochę lepiej sobie poradził niż w pojedynku powietrznym ze stoperem Widzewa, Bąka.
chciał od razu rozegrać krótko na jeden kontakt z Tlagą. Ta sztuka się nie udała, ale przy piłce nadal Widzew. Plichta w środku pola, Zawadzki, głęboko cofnięta defensywa Strykowian, Pokorski, Zawadzki, znów Plichta. No, trzeba znaleźć jakąś wyrwę w tych dwóch liniach zjednoczonych. Niewiele wskazuje na to, żeby gracze ze Strykowa mieli tak grać całe spotkanie, tym bardziej, że oni już w tym sezonie zdołali kilka goli strzelić. Mieli nawet taki jeden mecz, w którym tych goli strzelili dużo, dużo, za dużo. Taki wynik znany z Orlików, z Play Areny. Zdaje się, że 8-2 ostatecznie się to spotkanie skończyło. Mimo wszystko w 11-osobowym futbolu takie mecze nie zdarzają się jakoś bardzo często. Miziołek. Zima nie do lewej strony, ale piłka za chwilę do niego wróci. Szybko wychodzą do pressingu Widzewiacy. Miziołek zmuszony do grania długim podaniem. Tanżyna wyskoczył wysoko. Sugeruje Mąka, że był faul. Sędzia przerywa grę, ale nie wiem, czy z uwagi na potencjalne przewinienie, czy z uwagi na to, że Daniel Tanżyna mógł w tej walce powietrznej ucierpieć. Tak, tak, wracamy do tego miejsca, w którym przed chwilą leżał stoper Widzewa. Stamtąd Widzewiacy zaczną od rzutu wolnego. Dziś tak nie mogę znaleźć miejsca dla siebie. Możliwe, że to będzie słychać, ale odkryliśmy gniazdo os przy jednej z ławek i zwykle to z tej ławki korzystałem, a teraz trochę się tego obawiam. Widzew już w polu karnym bardzo ładnie wszedł w 16 Tlaga. Dobra indywidualna akcja Tlagi. Doskonale parował w obręb pola karnego rywali. Jeszcze walczy Zawadzki ze Skawińskim. Skawiński pada. Faul Zawadzkiego. Przy samej linii końcowej wściekły na młodszego kolegę Daniel Mąka. Bo szkoda, by takie proste faule popełniać, by dać się rywalowi nabrać w taki sposób. Mógł Skawiński tylko faulu szukać w tej sytuacji, no ale znalazł. Pawlak daleko na połowę Widzewa, ale tam Tlaga, Niedzielski. Dobrze, uspokoili Widzewiacy. Są takie nieśmiałe brawa z ławki rezerwowych. No ale chyba zasłużone. Rywal wybija piłkę, szybko ją przejmujemy, wycofujemy. Budujemy atak pozycyjny od defensywy. Tlaga teraz do Dawida. Dawid chciał przyspieszyć Ignacy w tej akcji, no ale bardzo dobrze odprowadzony przez obrońcę do linii końcowej. I Dawid, i piłka. Będziemy za chwilę grali z 5 metra. Bardzo dobrze się w tej akcji zachował Miarka, to trzeba przyznać. Chyba dokładnie tego oczekuje się od zawodnika właśnie w sytuacji, w której tę piłkę można poza boisko odprowadzić. A teraz wreszcie długie podanie. Miał jakiś pozytywny skutek, ale długo przy piłce nie utrzymał się Adam Patora i Zawadzki. Zawadzki, dobrze, do lewej strony, Pokorski, on umie dośrodkować, dogrywa w pole karne. Jeszcze zamykam tę akcję. Mąka wywierał presję na obrońcę. Jest out dla Widzewa. Ignacy Dawid. Do Tlagi, Tlaga, głowa do góry, dośrodkowanie. No, najpierw głowa do góry, potem piłka do góry, ale też ta piłka trochę za wysoko uniesiona przez prawego obrońcę Widzewa. Przeleciała przez całe pole karne i to na takiej wysokości cyrkowego szczudlarza, dlatego też od autu zaczną Strykowianie. Dobrze, Tanżyna poradził sobie z Patorą. Lenart. No widać w każdym meczu drużyny rezerw, że Daniel Tanżyna dołączył do czwartoligowego Widzewa zdecydowanie wyższego poziomu rozgrywkowego. No też może nie wszyscy wiedzą, Daniel rozwija swoją karierę trenerską równolegle. Jest asystentem w drużynie do lat 13, współpracuje z Adamem Wojtczakiem. No
A w wolnych chwilach tak bardzo dobrze trzyma w ryzach defensywę Widzewa. Teraz Mąka, Niedzielski, walka bark. Bardzo dobrze poradził sobie z Miziołkiem, ale Miziołek wypycha Niedzielskiego poza pole karne. Plichta. Lenart, Tlaga. Teraz jeszcze wycofanie do Tanżyny. Mówię bardzo dobrze, ale Widzew i tak już całkiem sporo bramek stracił w tegorocznych rozgrywkach. Zdaje się, że to jest dokładnie 7 straconych goli. Dla porównania oczywiście często podaje się, że w jednej rundzie, w całej rundzie w ubiegłym sezonie tej jesiennej czerwono-biało-czerwoni stracili goli tylko 9. No też no, nadal mogą ten wynik wyrównać. Teraz faul na... Zastanawiam się, czy to był Daniel Mąka. No nie. Okrzyk był bardzo głośny, trochę faktycznie w stylu Daniela Mąki. Ale był to chyba Łukasz Plichta. Plichta faulowany, ale to Mąka będzie wykonywał rzut wolny, tylko jeden zawodnik w murze, no bo do bramki Pawlaka bardzo, bardzo daleko. Tu się raczej nie ma co spodziewać cudów. Mąka, wrzutka w pole karne troszkę za głęboko. Czyhali tam Tężyna z Tlagą na swoją szansę, ale no zwykle takie piłki bije się na narożnik pola bramkowego. Teraz bliżej ta piłka była słupka bramki Pawlaka niż właśnie tego punktu, o którym wspomniałem. Kuśmierczyk, od razu atakowany przez Zawadzkiego. Wysoki pressing Widzewiaków. Ten pressing dobrze działa, chociaż teraz za późno ruszył do tej piłki. Tanżyna szybciej zorientował się Patora. Szansa dla Strykowian, przeniesienie ciężaru gry na lewą stronę. Uderzenie z dystansu, zablokował ten strzał chyba głową Kamil Tlaga, a mimo to bardzo szybko się pozbierał. Jeszcze dośrodkowanie, dobrze główkuje Lenart. Cybulski, spokojnie do Buczkowskiego. Buczkowski otrzymał piłkę w polu gry. No tak, trzeba było zagrać. Trzeba było uspokoić tę sytuację, bo nagle zrobiło się bardzo dynamicznie i to chyba pierwszy moment tego spotkania. Mamy dopiero 10. minutę, w którym Zjednoczeni przyspieszyli, w którym mogli trochę postraszyć Widzewiaków. Cybulski. Tlaga. Z Plichtą próbuje pogonić swoich zawodników do trochę szybszej gry trener Chrobak. Tanżyna, Plichta do Pokorskiego. Ten znów do Plichty. Zawadzki, Pokorski. Raz jeszcze piłka na lewą stronę. Pokorski znów dośrodkowuje. No to są zwykle naprawdę dobre piłki te. Bite na pole karne przez Pokorskiego. Teraz poczeka na kolegów Młynarczyk. Patora. Od razu wyrzucił do Krzysztofa Skawińskiego. Skawiński dogoniony przez Plichtę. Musiał zwolnić. Dośrodkowanie kolejne. Zamyka tę akcję Wojciech Skawiński. Kolejna wrzutka i gol. Gol dla Zjednoczonych. Duże zamieszanie. Adam Patora strzelcem tej bramki na 1-0, 0-1 z Widzewa perspektywy. Jest taka niefortunna interwencja Marcela Buczkowskiego. Gdzieś ta piłka tam dziwnie przekoziołkowała przez jego rękę. Dziwnie się do tej bramki tak naprawdę dostała. Zadygotała nieomal na linii bramkowej. No i efektem ten gol dla Zjednoczonych. Myślę, że trochę zaskakujący, bo to jest kolejny przypadek, w którym Widzew nie traci gola tak z przebiegu gry, tylko no właśnie, po prostu ta bramka wpada. Czasem trudno znaleźć odpowiedź na to, jak gole dla rywali przytrafiają się Widzewiakom. Teraz Tlaga, liczymy na szybką odpowiedź. Tlaga. Wziął na haka szybko rywala, ale no to nie był dobry dribbling. Lenart.
Klaga Dawid. No, w defensywie już tak naprawdę tylko Lenart z Tanżyną. Bardzo wysoko wyszli widzowiacy, jest dośrodkowanie. No za mocne, nieudane, źle Mąka. Walczy jeszcze Cybulski. Dobrze, dobrze, utrzymał piłkę w boisku, ale tylko na chwilę od bramki. Zacznie zaraz Pawlak, bo on też ku śmierci widział, że to nie jest dla niego żadne zagrożenie. Śmierćk. Miziołek. A jeszcze do Kuśmierczyka. Wyżej czeka na piłkę Skawiński. Jeszcze Patora. Lenart. Pędzi, pędzi do niego. Coś w nogach Kamańczyk. Nie dał się jednak poddać się presji Kamańczyka. Lenart Zawadzki. O, podskoczyła, uciekła ta piłka Filipowi. Zacznie widzę Fodautu. No, zgubił trochę Krzysztof Skawiński, że tak jak piłka podskoczyła Zawadzkiemu, tak potem uciekła Skawińskiemu z nogi. No, była szansa na to, aby prawą stroną napędzić akcję. W ramach kontrataku Dawid. Cybulski. Zawadzki. Do lewej strony. Pokorski. Pokorski. Dośrodkowanie. Kolejna niezła piłka Pokorskiego. Cybulski. Tanżyna. Całą jedenastką broni się ekipa gości. No, mająca korzystny wynik w tym momencie. Możliwe, że da radę tak grać całe spotkanie, chociaż to jest bardzo trudne. Zawadzki, od razu szybko do niego wyskoczył Skawiński. Zawadzki jednak utrzymał się przy piłce, świetnie rozrzucił do Mąki. Mąka z pierwszej piłki. Oj, 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 oj. Rzut rożny dla Widzewa, ale takie bardzo nieprzyjemne miejsce. Uderzony Konrad Bełdziński. No tak, tak, tak. Przyda się Bełdzińskiemu pomoc, bo to może pobrać. Nie wiem, jaka jest wykładnia fizjoterapeutyczna, czy można w miejscach intymnych używać sprayu chłodzącego. To mogłoby być trochę niezręczne. Może nawet niebezpieczne. Ale no, musi chyba swoje Bełdziński po prostu na murawie odleżeć. No, teraz już nawet wstał. Zwykle w takich sytuacjach pomaga skakanie na piętach, albo jest to tylko mit, żeby z takiego ustrzelonego kolegi pośmiać się w dobrym towarzystwie. Dobre towarzystwo też w polu karnym w czerwonych strojach na kolegów. Gra Mąka, Tanżyna. Piłka nadal na boisku. Mąka. Okazja do poprawki. Teraz Tlaga wyskoczył najwyżej, ale ta piłka bardzo wysoko zawieszona. Nie był w stanie jej skierować. Kamień Tlaga w światło bramki Pawlaka. Auty dla gości, ale widzowiacy i tak zostaną wysoko. I tak będą chcieli od razu wywierać presję na rywala. No tak chyba trzeba. Szybki doskok, by no, zmęczyć rywala, który ewidentnie teraz przeniósł się bliżej własnej bramki, ewidentnie jest nastawiony na grę defensywną. Teraz Tanżyna, dobre przejęcie piłki. Zawadzki, Niedzielski. Przy niemasz 3-4 rywali. Niedzielski jednak podał do Cybulskiego. Tanżyna z Mąką. Tlaga, nie ma za bardzo miejsca do dośrodkowania. Znów widzowiacy muszą po obwodzie. Znów trzeba wycofać, znów szukać innej wyrwy w bloku obronnym gości. Tanżyna poślizgnął się. Ojojoj. Odzyskał piłkę Młynarczyk. Wykorzystując tego pecha Tanżyny ruszył lewą stroną Skawiński. Wojciech Skawiński. Przy nim Lenart. Dobrze wrócili do defensywy widzewiacy. Teraz już nie możemy pod żadnym pozorem mówić o kontrataku. Miarka. Zimoń. Krzysztof Skawiński. Młynarczyk. Miziołek. Oka, znów do Zimonia. Zimoń już do lewej strony. Plichta do Buczkowskiego.
Trudno mi powiedzieć, czy ta bramka dla Zjednoczonych w jakiś sposób obciąża konto golkipera Widzewa, bo no znów zimna sytuacja, znów duży gąszcz, duże zamieszanie. Zdaje się, że mógł Buczkowski przy tej sytuacji zachować się trochę lepiej, że mógł może lepiej interweniować, ale no teraz realia meczu są inne. Teraz trzeba gonić wynik, trzeba tę bramkę straty odrobić. Dośrodkowanie po ziemi. Niecelnie Cybulski. Źle przyjął piłkę Zimoń, ale też jak odpowiedzialny defensor zachował się kapitan drużyny ze Strykowa, no bo odskoczyła, no trudno, będzie strata piłki, ale nie w moim własnym polu karnym, tylko na połowie Widzewa, więc wbił po prostu daleko futbolówkę, gracz z numerem 14. Plichta, Zawadzki, ładnie do Mąki, dobrze, szybko wymieniają piłkę Widzewiacy, no ale teraz znów wrócili do defensywy. Pokorski, Zawadzki, często piłka pod nogami Filipa, Plichta, Cybulski. Lenart. Dawid. Tlaga. Plichta. Dobrze, dobre dośrodkowanie i Niedzielski tuż obok bramki Fawlaka. No szkoda, szkoda, szkoda tej sytuacji. Nie było spalonego, nie podniósł chorągiewki arbiter liniowy. A wychylił się bardzo dobrze od pilnującego go obrońcy Konrad Niedzielski. Dobra też dogranie Plichty. No szkoda, że piłka nie znalazła drogi do bramki. Plichta. Dobrze zebrali Widzewiacy w środku pola. Atakowany Niedzielski. Nadal Widzew przy piłce. Dawid. Zawadzki. Kolejny raz piłka do niego. Pokorski. Panżyna, Dawid. Dobrze, ładnie znalazły Dawid Mąkę. Mąka, Niedzielski, od razu sklepki. Szkoda, że niecelnie. Kuśmierczyk. W parterze jeszcze chciał zablokować go Pokorski, ale ostatecznie okazuje się, że ta interwencja Pokorskiego też nie była tak potrzebna, bo piłka trafiła prosto pod nogi Tanżyny. Kolejna wrzutka, która przelatuje przez pole karne. Zdał zgrać Pokorski do Plichty, ale Plichta wysoko, wysoko nad bramką Bartosza Pawlaka. Zerkam na zegar. No już prawie 20 minut gry za nami. O proszę, nawet jakiś ważny SMS do mnie przyszedł. Nie ma jednak czasu na konwersację. Jak kocha, to poczeka. Widzew. Nawet jeśli kocha, to czekać nie będzie, bo cały czas na boisku to czerwono-biało-czerwoni przy piłce i cały czas krążą gdzieś w okolicach pola karnego rywali, próbując wedrzeć się w szesnastkę Zjednoczonych. Dawid. Tlaga, Mąka, Dawid, doskonale, doskonale zagrali Widzewiacy. Dawid, jeszcze Pokorski zamyka tę akcję, wycofanie, no nie, 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 nieudane. Szkoda, szkoda tej akcji, ale widać tutaj, jak duży potencjał jest w tych zagraniach z pierwszej piłki. Na prawej stronie doskonale Widzewiacy wpadli w pole karne. Kończył tę akcję strzałem Dawid, ale ten strzał chyba trochę za lekki. Mimo wszystko, Tanżyna apeluje o cierpliwość trener Chrobak i chyba słusznie, bo jeśli co kilka minut będziemy w taki sposób zawiązywać akcję, to ta bramka w końcu padnie. Cybulski, Dawid. Laga. Tym razem strata, ale powalczył jeszcze Cybulski. Głośny jednak krzyk jednego z rywali i od rzutu wolnego zaczną goście.
Niziołek. Do Kuśmierczyka. Wyżej ustawieni Niedzielski, Cybulski i Mąka. Podąża za nimi teraz Dawid, ale był trochę spóźniony do bocznego obrońcy Strykowian. I tak piłka utrzymana w strefie obronnej gości. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz agresywnie widzę Wiacy. Znów musi grać się daleko Miziołek. Zablokowany doskonale. Mąka, Niedzielski jest daleko, a i tak był spalony. Łamał linię Konrad Niedzielski. No mimo tej dobrej interwencji Kuśmierczyka. Lichta z Dawidem w środku pola. Piłka, która przed chwilą wylądowała w trybunach, już wróciła na boisko. Chyba Jadar jest poza linią boczną. Możemy spokojnie grę kontynuować. Lenart. Dawid. Musi podnieść głowę, poszukać kolegów. Trafił w rywala. W podbrzusze uderzony piłką. Jeden z graczy Strykowian, jednak widzę, Wiacy kontynuują grę. Dawid. Zawadzki. Mąka, wysoko ta piłka, Niedzielski głową zamykał tę akcję jeszcze Pokorski, ale futbolówki nie sięgał. Teraz dopiero sygnalizuje potrzebę wsparcia medycznego jednego z graczy Zjednoczonych. Opatrywany jeden z graczy ze Strykowa, w międzyczasie oczywiście uzupełnienie płynów i też zmiana techniczna, tak może to określmy. Daniel Tanżyna, ja to nawet chyba zacytuję, jak na łyżwach w tych butach. Wcześniejszych się czuł na murawie hybrydowej Czmachowskiego, więc poprosił o drugi zestaw. Daniel tak oldschoolowo zdaje się, że jaki ma sport nosi jedne i drugie buty. Całe białe zamienił na takie ze złotymi akcentami. No to wszystko te takie piłkarskie didaskalia. Najbardziej nas interesuje to, co na boisku. To czy Widzewiacy będą w stanie wyrównać jeszcze przed przerwą. No, za nami 25 minut gry. Teraz dobrze zyskali piłkę na połowie, widzę wam, Strykowianie. Mówię uzyskali, bo do tej pory tak naprawdę się ta sztuka nie udawała. Było dalekie wybicie, o teraz faul. Jeszcze strzał na zakończenie tej akcji Mikołaja Kamańczyka, ale to wszystko już było po gwizdku. Oczywiście nie było w tym zagraniu żadnego niesportowego zachowania. Gdzieś ferwor walki, trzeba tę akcję kończyć strzałem. Piłkarski odruch. Faul jednak wcześniej bezdyskusyjny i piłka już dla Widzewa. Mówię uzyskali, bo większość tych dalekich podań Strykowian jednak niecelnych, jednak nie znajduje kolegów wyżej ustawionych. Razem jednak taka prosta gra dała szansę, by zawitać w okolice pola karnego Widzewa. Widzewa, który gra zupełnie inaczej. Krótkimi podaniami w ataku pozycyjnym próbuje wedrzeć się w pole karne rywala. Mąka. Mąka, dośrodkowanie. Jeszcze była Ocierka, Pawlak. No możliwe, że właśnie ten wyblok Młynarczyka spowodował, że to podanie nie dotarło do Kamila Tlagi.
Znów piłka za darmo, szybko oddana przez gości widzewiakom. Niedzielski. Tlaga poczekał, nie dośrodkował z pierwszej piłki. Niedzielski z zewnętrzną częścią stopy. Cybulski przed pole karne do plichty. No nie, nie. Znowu Łukasz za wysoko. Znowu niecelnie. No może też ma jakąś opcję zmiany obuwia przy linii bocznej, podobnie jak Tanżyna. No tutaj nie było żadnego poślizgu, ale może dzisiaj buty do podań założył Łukasz Plichta, a nie te do strzelania. Miziołek. Zimoń do lewej strony. Skawiński. Dobrze, dobrze powalczyli widzewiacy. Tlaga już podprowadza piłkę pod pole karne, ale też szybko piłkę traci. Jeszcze chciał zagrać do prawej strony Mąka, ale to już bardzo sytuacyjna piłka. Kuśmierczyk do Młynarczyka. Młynarczyk. No, tak ciekawy zawodnik, też jeśli chodzi o budowę ciała, bo wydaje się, że jest to zawodnik mocno nabity, też nisko osadzony na nogach, a w tym wszystkim całkiem dynamiczny. Zawadzki. Plichta. No, ciekawe o tyle, że właśnie na skrzydle gra. No, Szymon Młynarczyk musi mieć jakiś niezwykły dar, jeśli chodzi o szybkość przemieszczania się w przestrzeni. Mąka lewą stroną. Dobrze, niepilnowany jest Pokorski. Pokorski dośrodkowanie na Niedzielskiego, troszkę za wysoko. Jeszcze Dawid Niedzielski. Czy zagra komuś przed pole karne? Niedzielski. No nie, nie, strata. I znów ruszają z kontratakiem Strykowianie. Puścił grę arbiter. Chociaż tam chwytał rywala za koszulkę Dawid. Pół godziny gry za nami, 1/3 tego spotkania i po tej 1/3 widzewiacy przegrywają 0-1 z drużyną Zjednoczonych Stryków. Trafienia Adama Patory, zdaje się, że to była minuta 10. Ziołek. A Młynarczyk, dobrze. Zagrał do lewej strony, ale dobrze też zareagowali widzewiacy, którzy no teraz ruszają wreszcie z dynamicznym atakiem. Może mają szansę do tego, żeby zaskoczyć Strykowian, chociaż ci inni bardzo szybko wracają do obrony, a też ten dynamiczny atak załamał się kilkoma podaniami już nie nadającymi tej akcji tempa. Dobrze Cybulski do prawej strony, Dawid. Przed pole karne, Tlaga, Pokorski. Musiał przyjmować klatką piersiową, to nie było. Przyjemne podanie Pokorski, silne uderzenie. Sprawował je jeszcze Pawlak, będzie rzut rożny. Miał też trochę Pawlak szczęścia, bo Marcin Zimoń jeszcze tę piłkę trącał. Zdaje się, że kapitan Strykowian nie kontrolował futbolówki w żadnym stopniu, więc może mówić o farcie wobec tego, że piłka nie znalazła drogi do bramki, a na rzut rożny. Mąka, dośrodkowanie w pole karne. Zamyka tę akcję Tlaga, wypuszcza piłkę Pawlak z ostrego kąta. Uderzał obrońca Widzewa. Trudna pozycja. Podobnie zagrali widzewiacy z Legią. To nie był oczywiście stały fragment gry, ale w meczu Ekstraklasy z Legią Mato Miloš strzelał z podobnej pozycji i też wtedy dobrze interweniował Tobiasz. Tym razem Pawlak, który znów, tym razem pewnie, Ziołek. Zimoń. Art atakowany przez Patorę. Ale poradził sobie dobrze. Odegrał do Buczkowskiego.
Lichta. Dawid do Tlagi, Tlaga do środka, no był tam Cybulski, ale był też Krzysztof Skawiński, to ten drugi przejął piłkę. Teraz napędza on akcję lewą stroną boiska. Skawiński, dobra, wydawało się z mojej perspektywy, że dobra piłka do Młynarczyka, ale nie, to była zła piłka do Młynarczyka. No, pomysł niezły, a jakże, miał Młynarczyk trochę przestrzeni, mógłby tam powalczyć później z Tanżyną. Ta akcja wymagała celnego drugiego podania, a ta sztuka się Skawińskiemu nie udała. O, teraz poślizgnął się na piłce Cybulski, ale nie był atakowany przez rywala. Cybulski faulowany. Rzut wolny dla Widzewa. Mąka już zasygnalizował kolegom, co będą widzewiacy grali. Wysoko posłana piłka. Od bramki zaczną goście. No, znów do głowy skakały Niedzielski. Znów Niedzielski nie trafił światło bramki, ale dochodzi do tych sytuacji, dochodzi do strzałów z powietrza. Wychodzą spod pressingu goście, Kuśmierczyk do lewej strony. Udało się wyjść z własnej połowy Strykowianom. Tam Młynarczyk, który zmienił stronę. Młynarczyk, no chciał się przedrzeć przez dwóch widzywiaków. Chwalony przez kolegów. Zawodnik z numerem 23. O, jak już wspominałem, bardzo charakterystyczny jak na skrzydłowego posturze. Pokorski, Zawadzki, raz jeszcze Pokorski i raz jeszcze Zawadzki. Znów budują atak pozycyjny widzewiacy. Lenard do Dawida, Dawid do Tlagi. Rozszerzają do pole gry czerwono-biało-czerwoni. Niedzielski od razu przyspieszył grę, ale no nie ruszał. W ciemno do takiego zagrania Kamil Cybulski. Nie zrozumieli się gracze Widzewa. Teraz źle wyrzucił Pawlak, przejął Cybulski. Cybulski. Plichta. Wreszcie podeszli widzewiacy bliżej do grania, tak jak nalegał Mąka. Dawid, ojej. Z dystansu niecelnie. Skawiński. Kuśmierczyk do Miziołka. Teraz nie atakują jeszcze agresywnie stopera Zjednoczonych Widzewiacy. Teraz dopiero ruszył do bramkarza Niedzielski. Ale Pawlak dobrze do Młynarczyka. Patora. Spojrzał na prawą stronę. Tam Skawiński. Podanie do niego wcześniej dobrze zablokowane przez pomocników Widzewa. Musieli czerwono-biało-czerwoni, no rywala do pozostania po prostu w tej zagęszczonej przez siebie strefie. Mateusz Kuśmierczyk. Miarka. Skawiński. Szukał Kuśmierczyka. Zawadzki. Nie był faulowany, nie przerywa gry arbiter. A Miarka do Zimonia.
Miarka. No teraz czekają trochę na rozwój wypadków Widzewiacy. Skoro już nie presują na połowie rywala, no to czekają, co ten rywal zrobi z piłką na połowie Widzewa, bo może się okazać, że tę piłkę Widzewiakom przekażą zjednoczeni sami. Bez jakichś większych nacisków, chociaż na razie się na to nie zanosi Zimoń. ...38 minuta tego meczu. Śmierczyk. Patora, Skawiński, kontra Tanżyna. Skawiński. Dośrodkowanie. A kto tam zamknąć tę akcję? No tak, Niedzielski. Bardzo dobrze. Piłka już poza boiskiem. No ale lepiej tak, niż by ta akcja miała zakończyć się strzałem gdzieś... szansą na uderzenie z woleja z 16 metra. Miziołek. Zimoń. No i bliżej stanowiska komentatorskiego podchodzi kapitan Zjednoczonych, tym większy respekt swoją posturą wzbudza. No tak jak przygotowani jesteśmy na to, że silny, wysoki jest Daniel Tanżyna, tak no, chyba jeszcze wyższy jest Zimoń. Możliwe też, że nawet trochę silniejszy. Ale też piłka nożna to nie tylko parametry fizyczne. O tym wiemy bardzo dobrze. Cybulski, Plichta, naciskany przez Skawińskiego. Nie popełnił błędu. I Tanżyna. Dawid. Niedzielski. Strata, Zimoń. Do prawej strony. Bardzo szybki jest Skawiński. Skawiński kontra Plichta. Plichta wszedł przed rywala. Dobra interwencja Łukasza w defensywie. O tym bardziej, że Skawiński pokazał, że ma naprawdę konkretne przyspieszenie. Niedzielski. Na wolne pole. Czy zdąży Cybulski? Cybulski utrzymał piłkę w grze. Jest blisko niego Pokorski. Do niego też to dogranie. Zawadzki. Jeszcze nie ma dogrania w pole karne. Jeszcze nie ma wrzutki. Tanżyna do Dawida. Dawid. Podskoczyła ta piłka. Często piłka skacze Widzewiakom w tym meczu. 40 minuta tego meczu. Tanżyna, Pokorski. Cybulski drybluje, uderzenie i gol! Kamila Cybulskiego, fantastyczna akcja tego młodego gracza. Dostał po prostu piłkę, na dwóch, trzech krokach przyspieszył, zgubił rywala na jakimś 17, 18 metrze. No i uderzył nie do obrony dla Bartosza Pawlaka. I tak jak już kilka razy próbował rwać Kamil Cybulski, tak teraz wreszcie się ta sztuka udała. Ta umiejętność dryblingu, ta umiejętność przyspieszenia na bardzo krótkim dystansie sprawia, że Widzewiacy wyrównują wynik tego meczu jeszcze w pierwszej części spotkania. No tak miało być. Na to liczyliśmy, ale trzeba jeszcze by zachować czujność do końca tej pierwszej odsłony meczu. A może ukuć jeszcze raz? A kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Naprawdę trzeba chwalić Cybulskiego za to uderzenie, bo kiedy trudno przedrzeć się przez obronę rywala, no to właśnie te umiejętności indywidualne często decydują o tym, kto w takim meczu będzie górą. Tanżyna, dobra interwencja stopera Widzewa. Cybulski, będzie out dla Widzewa. Pokorski do Zawadzkiego. Już spokojnie grają czerwono-biało-czerwoni. Tak jak mówiłem, no, jeśli
faktycznie długo się utrzymujesz przy piłce. Jeśli jesteś często w okolicy pola karnego, no to kwestią czasu zdaje się trafienie. Prosty dribbling, no bo to nie było nic wymyślnego w wykonaniu Cybulskiego, ale jednak wystarczyłoby rywala zgubić. A uderzenie, no to już naprawdę, naprawdę ładny strzał, który można nazwać nawet ozdobą tego meczu. Jak na razie. Teraz strata Dawida, było w tym dograniu trochę ekwilibrystyki, ale nie było ani krztyny celności. Jeszcze do końca Dawid trafił w piłkę, chociaż ucierpiał trochę w tej akcji rywal. Podnosi się jeszcze z murawy Szymon Młynarczyk. No teraz sprawdzi arbiter, czy wszystko ze skrzydłowym gości w porządku. Dawid. Anżyna. Dobrze do Cybulskiego. Bardzo dobre podanie przez dwie linie. Cybulski znów szukał strzału. Tym razem zablokowany przez Miziołka. Jeszcze Tanżyna. Pokorski uprzedzony przez Kuśmierczyka. Będzie od Lawidzewa. No teraz będą bardzo ściśle pilnować Cybulskiego strykowianie. Świadomi tego, że szybkie kierunkowe przyjęcie, drobne przyspieszenie i strzał mogą być brzemienne dla nich w skutkach. Tlaga, dośrodkowanie, był tam Daniel Tanżyna. Asekuruje jego pozycję Łukasz Plicht, ale no niezmuszony do wysiłku w grze w obronie, bo szybko tracą piłkę strychowianie, Buczkowski. Pokorski. Dawid, Tlaga, ma troszkę miejsca Tlaga, ojoj. Ojoj, ojoj. Z kompletnie takiej nieprzygotowanej pozycji uderzał przed chwilą Kamil Tlaga. Przygotujmy spokojnie, no, dodajemy przód. Piłka posłana gdzieś w szaki, gdzieś do lasu przez Tlagę. Zaczyna już dalekim podaniem Pawlak. Dawid, Mąka. Jeszcze raz do Dawida. Dawid jeszcze raz do Mąki. Mąka od razu dośrodkowuje. Pokorski zamyka tę akcję, ale dobrze, dobrze w obronie Kuśmierczyk. Będzie rzut rożny. Podejdzie do narożnika boiska. Cybulski, co ciekawe. Tym razem nie będzie bił z tego fragmentu Mąka. Cybulski. Rzutka na bliższy słupek, ale za nisko to grane. Jeszcze, no właśnie, chciał do Cybulskiego od razu zagrać Pokorski. Decyzją sędziego pierwsza połowa potrwa dłużej o co najmniej jedną minutę. Tak jest, 60 sekund dłużej będziemy grali w tej pierwszej części spotkania. Główkuje Kamańczyk. Skawiński, Zimoń. Wout, no chyba chciał poszukać Skawińskiego, z tym, że tego drugiego, Wojciecha. Żyna, Lenart. No już naprawdę ostatnie akcenty tej pierwszej połowy. Dawid. Tlaga. Mąka. Za plecy Dawida. Dawid, czy pozwoli jeszcze sędzia na jedno wejście Widzewiaków w pole karne? No nie, 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 nie. Tak, kończy się ta pierwsza część spotkania. Widzew remisuje ze Zjednoczonymi Stryków 1-1. Gole najpierw Adama Patory, później
Kamila Cybulskiego. Ustalają jak na razie wynik do przerwy. Co po przerwie? A to się przekonamy razem, to zobaczymy razem, co będzie się działo po przerwie. Na razie kwadrans odpoczynku dla mnie, dla Was, także dla zawodników obu drużyn. No i wracamy na drugie 45 minut.
Wracamy po przerwie. Wracają na murawę zawodnicy tak Zjednoczonych Stryków, jak i Widzewa Łódź. Jedna zmiana w przerwie w drużynie Zjednoczonych. Nie będzie już dłużej grał w tym meczu Szymon Młynarczyk. Numer 23 na murawę. Właśnie w tym momencie wbiegł z numerem 11 Robert Sobczak. Remis 1-1. I trochę powtarzam za Łukaszem Czuku. Adam Patora najpierw w 10 minucie, pół godziny później Kamil Cybulski ładnym uderzeniem zza pola karnego. Druga część spotkania przed nami. No i cóż, liczymy na to, że obie drużyny dadzą nam tutaj dobre widowisko z naciskiem na dobre widowisko w wykonaniu Widzewiaków, którzy chcielibyśmy, żeby w tym meczu wygrali. Rozpoczynamy. Drugie 45 minut. Szybko składy obu drużyn. Goście w zestawieniu następującym. Pawlak, Miziołek, Kamańczyk, Skawiński i Skawiński, Krzysztof i Wojciech. Zimoń, Miarka, Bełdziński, Patora, Kuśmierczyk i Sobczak. Natomiast jeśli chodzi o Widzewiaków, tutaj bez zmian. Buczkowski, Lenart, Dawid Niedzielski, Cybulski, Pomorski, Mąka, Zawadzki, Plichta, Tanżyna i Tlaga. Który zresztą teraz przy piłce. Możliwe, że będzie to wpływało trochę na komfort pracy Bartosza Pawlaka. Pod słońcem ma teraz sam bramkarz drużyny ze Strykowa. A to słońce grzeje wyjątkowo mocno. No mecz zaczął się 5 minut po południu. A no co by nie powiedzieć, to jest chyba ten najcieplejszy moment dnia. A teraz Tlaga zahaczany przez Wojciecha Skawińskiego. Szybko użyły gwizdka sędzia Przybylak, więc długo się arbiter nie wahał, jaką decyzję podjąć. Plichta za lekko. Strata, która nie powinna się przytrafić. Patora. Dobrze wrócił Plichta naprawić swój błąd, ale no ten błąd trochę wstydliwy, bo takie zagrania w szerszy boiska muszą być bardzo dopieszczone. Najlepiej po prostu w taki sposób nie grać. Mąka. Niedzielski, niby ładnie piętą, ale do nikogo. Kamańczyk. Sobczak, faulowany przez Zawadzkiego. No, nie chce się ta gra tak do końca kryć Widzewiaką. Czas czegoś brakuje. Cały czas coś jest nie tak. Krótko rozegrali Strykowianie. Przerzut na lewą stronę do Skawińskiego. Skawiński w starciu z Ignacym Dawidem. Wywalczył rzut rożny. No nie spieszy się, by wznowić grę z narożnika Bełdziński. Z 4-5 jego kolegów w polu karnym, jeden jeszcze dołącza, to chyba Miarka. Bełdziński, dośrodkowanie, wysoko wyskoczyli zawodnicy Zjednoczonych. Jeszcze poprawka, główkuje dobrze Tanżyna. On nie pozwala na to, by ktoś zapędzał się tak w jego pole karne. Pawlak. Skawiński. Zimoń. A piłka nadal w boisku. Teraz Wojciech Skawiński. Wcześniej grał Krzysztof. Kolejne dośrodkowanie w pole karne. Kolejny raz w powietrzu najwyżej Tanżyna. No króluje w tych pojedynkach główkowych stoper Widzewa, ale do tego nie dość, że przyzwyczailiśmy się już w pierwszej drużynie Widzewa jakiś czas temu. Zdążyliśmy już chyba na początku tego sezonu doświadczyć tych umiejętności gry w powietrzu stopera z numerem 27.
Zawadzki. Plichta, no zdąży do tego podania, ale to nie znaczy, że to było dobre podanie. Za plecy grał do niego Zawadzki. Żyna do Pokorskiego. Znów nisko ustawieni zjednoczeni. Cybulski. Znów podjął decyzję o strzale. Znów dał sobie szansę, by zaskoczyć Pawlaka. Chyba trochę o to chodzi. No. W pierwszej połowie się udało. Może i w drugiej. Taka właśnie indywidualna próba Kamila Cybulskiego przyniesie widzów jaką dużo radości. Będzie, że znów obraz gry jest taki, że to Widzewiacy są dłużej przy piłce. Ja wiem, oczywiście tym się meczów nie wygrywa, szczególnie jeśli chodzi o te ostatnio dominujące w futbolu trendy taktyczne, tak bym to może określił teraz Pokorski. Częstotliwość, z jaką Widzewiacy wchodzą w tę strefę 20 metrów od bramki Pawlaka, jest naprawdę duża. Bardzo, bardzo gościnni są w tej części boiska zjednoczeni, ale już nie pozwalają na dużo więcej. Okej, możecie tam być, możecie się tam poczuć komfortowo, panowie w czerwieni, natomiast strzały, kto to widział, żeby strzelać na naszą bramkę. I też strzelania Widzewiaków na pewno goście nie ułatwiają. Rozjechały się nogi Plichcie, strata. Czwórką ruszają do kontry zjednoczeni. No teraz 3-2 wyszli gracze w granatowych strojach. 3-3, bo wrócił Tlaga. Skawiński no szukał miejsca do strzału. Bardzo dobrze wypchnął go jednak Dawid. Jeszcze Miarka. Miarka, dośrodkowanie. Zamyka Bełdziński. Skawiński. Jeszcze raz z Bełdzińskim. Wrócili Widzewiacy. Ta kontra zapowiadała się bardzo groźnie, ale też chyba błąd w rozegraniu popełnili goście. Nie można oczywiście na takie kontrataki pozwalać. To nie. Miziołek. Patora. No, bardzo ładnie do prawej strony. Dośrodkowanie. Próba zgrania Miarki gdzieś za plecy do Patory, gdzieś strącenia tej piłki piętą. I teraz za długo czekał Zawadzki, uprzedził go Skawiński, Kuśmierczyk. Robert Sobczak. Oj, ta akcja mogła się zakończyć dużo lepiej dla gości. Powinna nawet. A to może taki wyraźny sygnał jest potrzebny Widzewiakom, żeby zacząć trochę lepiej prezentować się w tej drugiej części spotkania. Bo jak na razie, gdyby ktoś nie spytał, hej Antek, kto w tej drugiej połowie dominuje po tych kilku minutach, to powiedziałbym, że lepiej prezentują się goście. Tlaga. Plichta. Cały czas zaznacza trener Chrobak, że za wolno. Za wolno to wszystko jest grane w ataku pozycyjnym przez Widzewiaków. Tanżyna podłączył się teraz do ataku. Tanżyna bardzo długo się utrzymuje przy piłce. Mimo asysty kilku rywali, no ale ostatecznie futbolówkę stracił, a piłka znów. Myślałem, że padnie łupem jednego ze Strykowian, a tak dobrze wmieszał się w to wszystko Plichta i ograł Patorę. Cybulski. Na prawej stronie niepilnowany Dawid, jest też Mąka, no tylko trzeba szybko tę piłkę przenieść na flankę, jeśli chcemy, żeby nie zdążyli się całą linią przesunąć goście. Teraz Tlaga do Dawida, Dawid zablokowany. Lenart do Zawadzkiego. Ten cały czas przy piłce Pokorski.
Pokazywał się Dawidowi Niedzielski gdzieś na linii pola karnego. Chciał dostać piłkę za linię obrońców. Jednak dalej Widzewiacy po obwodzie. Teraz tlaga miękka, wrzutka. Skakał tam do głowy nie kto inny jak Daniel Tanżyna. No może to jest jakieś rozwiązanie. A teraz faulował Niedzielski, szkoda. Może to jest jakieś rozwiązanie. Może to jest też sposób, jeśli Tanżyna może się do akcji ofensywnych podłączyć, jeśli radzi sobie w tych pojedynkach powierzchnych, jeśli wreszcie strzela gole, to może zagranie na Daniela Tanżynę wysuniętego wysoko pod bramkę rywala nie jest takie głupie. Miziołek do Patory. Patora wypchnięty przez Tanżynę. Popracowałem zawodnik Widzewa. Teraz jego starcie z Miarką, ale Miarka wytrzymał presję taką metaforyczną, metafizyczną, ale też czysto fizyczną. No bo z jednej strony masz gdzieś z tyłu głowy, że nabiega na ciebie Daniel Tanżyna i zaraz będzie to starcie. O, teraz brzydki faul Zimonia, zahaczony od tyłu Cybulski. To musi być żółta kartka i to jest żółta kartka dla kapitana Strykowian. Żółtą kartką ukarany został kapitan Zjednoczonych Stryków, granica z numerem 14, Marcin Zimoń. Pierwsza kara indywidualna w tym meczu. Pierwszy raz do kieszeni musiał sięgnąć sędzia Przybylak. Pokazuje teraz arbiter główny tego spotkania, że będziemy grali na gwizdek. Chcę dać sobie szansę, żeby ustawić się w odpowiednim miejscu, żeby w odpowiednim miejscu ustawić mur. Wszystkie te ceregiele przygotowują nas do wykonania rzutu wolnego. No właśnie, przez Pokorskiego czy Mąkę, bo obaj przy tej piłce ustawieni. A raczej Mąka, tak jest. Mąka nie uderza, podawał po ziemi. Niedzielski jest w polu karnym. Szkoda, szkoda, szkoda. Uciekła ta piłka. A pomysł był ciekawy. Teraz poślizgnął się Patora. Od razu zaatakowany przez Cybulskiego. Szkoda, że nie udało się tej piłki odzyskać. Leży w polu karnym Miziołek, więc wybili poza boisko Strykowianie. Już zaznaczył, że powinni wznowić grę. Widzewiacy arbiter. On da oczywiście piłkę z autu Cybulski. Ładne zachowanie Widzewiaków. No to był warunek konieczny. Tak po prostu trzeba grać. Ale od razu też nie rezygnują z pressingu czerwono-biało-czerwoni. To też warunek konieczny, żeby szybko piłkę odzyskać. A teraz jednak przekroczone przepisy na tej lewej stronie. Patrzą rzeczywiście z perspektywy kibica Widzewa. A z perspektywy tych, którzy dzisiaj na trybunach, no to jest ta strona bliżej trybuny właśnie. Plichta. Dobrze do Mąki. Ruszają trójką, czwórką, nawet piątką Widzewiacy, bo teraz podłączył się do ataku tlaga Cybulski. Cybulski znów szuka dryblingu. Trochę długo to trwało. Dawid doskonale znalazł tlagę. Dawid do tlagi. Tlaga już w polu karnym. Tlaga no doskonale zatrzymany przez Miarkę. Wybicie jednak niezbyt celne. Oj, teraz chyba trochę pechowe to przewinienie Dawida. Krótka rozmowa wychowawcza arbitra Przybylaka z Michałem Czaplarskim, który jest takim frontmanem, jeśli chodzi o ewentualne sprzeczki z tercetem sędziowskim. Oprócz bycia asystentem, taką dodatkową rolę, można powiedzieć, pełni w sztabie trenera Krzysztofa Chorobaka, popularny Czapla. Czasem oczywiście trzeba wyrazić swoje niezadowolenie w kilku żołnierskich słowach, ale arbiter nie chce dać się poddać tej presji ławki rezerwowych Widzewa, tak jak nie chce też się poddawać presji ławki rezerwowych Zjednoczonych, bo trener Droszcz wraz z zawodnikami rezerwowymi już kilkukrotnie domagał się innych decyzji arbitra w jakichś takich drobniejszych
zagraniach. Teraz dobrze rusza Pokorski. Dogonił go jednak Kuśmierczyk i odzyskał piłkę Miziołek. Raz jeszcze do Kuśmierczyka, Pokorski i Wout. Będą chyba dwie zmiany w drużynie Widzewa, tak przynajmniej mi się wydaje. Po szybkim rzucie oka na ławkę rezerwowych. Tak jest, dwóch graczy przygotowanych do wejścia, ale to za chwilę, bo teraz trzeba pograć w obronie. Skawiński na lewej flance podłączał się do tej akcji, także Bełdziński. Jeszcze Skawiński do Skawińskiego. Wybija Lenart, dobrze, dobrze do Cybulskiego. Cybulski, Zawadzki, dobrze obrócił się Kamil z piłką. Znalazł od razu kolegę Mąka, podniósł głowę, szukał z przodu Widzewiaków, ale był tam tylko Niedzielski. Teraz dopiero piłka trafia do gracza z numerem 9. No tak, ale czeka, czeka na kolegów. Konrad Niedzielski, Dawid. Andrzejewski i Owczarek wejdą na murawę. Andrzejkiewicz i Owczarek. Dawid. Do prawej, do Tlagi. Tak, cały czas jest szansa, że ci dwaj dżentelmeni zjawią się na murawie w momencie, w którym Widzew będzie w tym meczu prowadził. Mąka. Niedzielski, ładnie. Tlaga, no ale był na spalonym. A i tak, jego strzał. Obronił Bartosz Pawlak. Teraz jest szansa na tę zmianę. 61 minuta. Jest tak jak mówiłem, albo właśnie inaczej niż mówiłem, nie Andrzejewski, a Kamil Andrzejkiewicz pojawi się na murawie, obok niego Dawid Owczarek, schodzi z placu gry Filip Zawadzki i Kamil Tlaga, to jest ta druga zmiana. No zdaje się, że te zmiany, przynajmniej w wypadku Dawida Owczarka za Tlagę, to taka będzie zmiana 1 do 1. Andrzejkiewicz ustawi się nieco wyżej niż grał Zawadzki, a trochę niżej. Do środka pola przesunie się Kamil Cybulski. No bo Andrzejkiewicz, no to zawodnik usposobiony bardzo ofensywnie. Można po prostu nazwać go napastnikiem. Kuśmierczyk. Cybulski. Nie było faulu. Teraz dobrze wyprzedził Lenart Mąka. Dziwne to zagranie, ale celne. Dawid Pokorski. Dobrze, dobrze, widzę wiac. Cybulski. Daleko mi Ziołek, ale już nie ruszają nawet do tych piłek. Gracze ze Strykowa, Dawid, miękko w pole karne, gdzieś tam blisko piłki był Niedzielski, Mąka, Tanżyna, na wolne pole, Kuśmierczyk z Miziołkiem, nawet za bardzo nie musieli blokować Niedzielskiego. Gdzieś w ferworze walki nie wystartowałem stopera w zegarku, żeby też upewnić się, którą mamy minutę, ale już trochę tej drugiej połowy nam minęło. Na całe szczęście wy macie zegar w tej transmisji. Chyba, że zrobię tak. Łukasz, która minuta? 64 się zaczęła i w 64 minucie Kamil Cybulski niecelnie z dystansu. Daleko od bramki Pawlaka. Szykują się do dalekiego wybicia swojego bramkarza Strykowianie. Pawlak, no jeszcze na swojej połowie gra głową Skawiński, Plichta. Zimoń do Patory, Patora zdała opanować piłkę. Przerzucają ciężar gry na prawą stronę do Sobczaka. No ale tutaj już za mocno, zbyt niedokładnie.
Nawet jakby byłby bardzo szybki Kuśmierczyk, to do tej piłki raczej by nie zdążył. Przyspieszmy, nie dajmy mu stać teraz. Tak, o to chodzi. Owczarek. To wracamy, tak, ale spróbujmy. Dawid nisko, Ignacy zszedł po piłkę, no ale są potrzebni. Zawodnicy Wizowa też nieco wyżej, więc i Dawid, i Plichta też za chwilę przeniosą się gdzieś na 30-40 metr od bramki Pawlaka. No chociaż Plichta to został na asekuracji w zamian za wysuniętego do przodu Daniela Tanżynę. Dawid ładnie między dwoma zawodnikami znalazł miejsce, by podać do Daniela Mąki. Uciekła ta piłka od słupka bramki gości. No ale szybko znalazł odrobinę miejsca, zdecydował się na strzał Daniel Mąka. Można powiedzieć tak w swoim stylu. Niziołek do Kuśmierczyka, już grają goście. Owczarek. Dawid. Andrzejkiewicz, Mąka. No chyba zgarnie tę piłkę Buczkowski. Tak, tak, tak. Zdążył przed linią boczną opanować futbolówkę. Cybulski. Cybulski, dobra wrzutka, był tam Owczarek i szkoda. Doskonałe to dośrodkowanie Kamila Cybulskiego. Zamykał akcję Owczarek, a teraz będzie zmiana. Druga już zmiana w drużynie Zjednoczonych. Będą też zmiany na boisku w ustawieniu, jeśli chodzi o ekipę gości. Melduje nam się Remigiusz Waszak na placu gry w miejsce Mikołaja Kamańczyka. Byliśmy tutaj na boisku hybrydowym Łodzianki ledwie w czwartek z naszą transmisją telewizyjną i dostrzegam jednego z kibiców, który też w czwartek zażywał witaminy D tutaj przy Małachowskiego. Pozdrowienia oczywiście dla sympatyka futbolu na piątym poziomie rozgrywkowym. Wszyscy, którzy lubią Betclic czwartą ligę łódzką, mają specjalne miejsce w sercu ekipy Widzew TV. A że pogoda sprzyja, no to oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby przychodzić na Łodziankę. Dziś zdaje się, że no do setki kibiców nie dobiliśmy, ale jest na pewno kilkudziesięciu sympatyków czerwono-biało-czerwonych, którzy teraz niestety tracą piłkę. Skawiński. Skawiński chciał zagrać. Nadal nie przenosząc ciężaru gry z prawej strony. Ale znów dobrze wrócili Widzewiacy. Obie drużyny, jeśli chodzi o ten powrót za kontratakami, radzą sobie całkiem nieźle. Teraz Mąka do Owczarka. Owczarek. Mąka, dośrodkowanie. Niedzielski. Nie dojdzie do tej piłki. Szkoda. Zimoń wybił futbolówkę daleko z pola karnego. Lenart. Dalej już przeniesiony aż w pole karne rywali. Daniel Tanżyna. Owczarek. Mąka. Dobrze. Wypuścił na obieg Owczarka. Owczarek w pole karne. Zamieszanie. Znów Zimoń. I od bramki. Proszę. Taka jest sygnalizacja liniowego. No ja nie będę się wypowiadał z tej pozycji. To ciężko w ogóle ocenić, kto tam tej piłki ostatni dotykał. Trzeba zaufać arbitrom w takich sytuacjach. Bo nawet jeśli nie mają racji, no to... To oni podejmują w całym tym grajdole decyzję. Miziołek. Tak jakby trochę bardziej nerwowo nam się zrobiło na boisku w ostatnich kilkunastu minutach, bo coraz bardziej chcą bramkę strzelić Widzewiacy, coraz mniej też mają czasu na to, by zawalczyć o trzy punkty. Ale też coraz bardziej nerwowi wobec tych nerwowych poczynań Widzewiaków są zawodnicy ekipy gości.
Wszystko dzieje się tak szybko. Zrobiło się nam naprawdę intensywnie na murawie hybrydowej przy Małachowskiego. Mąka. Andrzejkiewicz. Na prawej stronie Owczarek. Dobrze, dobrze, dobrze. Do niego dogranie na wolne pole. Owczarek dośrodkowanie w pełnym biegu. Głęboko wbiegał Daniel Mąka. Grał Owczarek w sumie tam, gdzie powinien. Chociaż sugeruje trener Chrobak, że mógł jeszcze z tą piłką wchodzić w pole karne. Teraz no szybko, szybko i całkiem skutecznie uzasadnił swoją decyzję prawy obrońca Widzewa. No faktycznie, no chciał Dawid obsłużyć kolegów jak najszybciej. Wrzutka też nie była zła, no ale wszystko musi się zgrać bardzo dobrze w czasie. To wrzutka to jedno. To, gdzie na tę piłkę będą nabiegali koledzy, to już zupełnie co innego. No jest szansa z rzutu rożnego. Mąka. Mąka na bliższy słupek Niedzielski. Jaj. Nie zamknął tej akcji Andrzejkiewicz. A pytanie też, czy to jest taka sytuacja, w której Niedzielski bardziej szuka strzałów tak, z takiej zaskakującej pozycji, czy jednak po prostu chce przedłużyć dośrodkowanie Mąki. No to na pewno jest trenowany stały fragment gry. Zimoń. Bełdziński. Skawiński. Bardzo wysoko podeszli Widzewiacy z pressingiem. Krzysztof Skawiński. Zimoń do Warszaka. Teraz już Skawiński w starciu z Lenartem. Dobrze, Owczarek. Przeszkodzili sobie Strykowianie. Dawid. Tak. Nawet coraz głośniej jest na boisku. No to zamieszanie, ta intensywność, którą widać na placu, to jedna, ale też coraz więcej okrzyków. Właściwie ze wszystkich stron i z obławek rezerwowych i no nie wiem, czy jest na placu gry zawodnik, który nie krzyknął w ostatnich 3, 4, 5 minutach. Norwetes jest tutaj niesamowity. Patora bardzo nisko zszedł po piłkę. Miarka. To chyba Miarkę lepiej rozegrać, ale to już nieważne, bo szybko wprowadza piłkę z powrotem do gry Buczkowski. Cybulski, rozwiana jego czupryna. W biegu, ale poczekał jeszcze na kolegów. Lenart, Dawid. Tym razem nie przesuwa się wyżej Daniel Tanżyna. Owczarek. Niedośrodkowywał Dawid. Lenart, no teraz wyżej. Wędruje Dixon. Cybulski. Miękka piłka do Owczarka, dokładna. Owczarek, Jędrzejkiewicz. No to powinna być bramka, co tu dużo mówić. Aż musiałem wziąć kilka głębszych wdechów, żeby była jasność, że to były wdechy, bo 3-4 może metry były do bramki Pawlaka. Sytuacja bardzo klarowna, bardzo dobrze przygotowana przez Widzewiaków. Znów bardzo dobre też to granie Owczarka. No i takie akcje trzeba zamienić na bramki. Jeśli z takich akcji goli nie strzelamy, to trudno liczyć na to, że będziemy mieli akcje jeszcze lepsze. Plichta. Lenart. Oczekuje gdzieś piłka z nogi Andrzejkiewicza, ale też no nie było łatwo tę piłkę opanować przez jeszcze tylu rywali. Podanie od Lenarta. Radzą sobie Widzewiacy. No bo coraz rzadsze są też te akcje ofensywne Strykowian, ale nadal mogą być bardzo groźne. Teraz Niedzielski. Czwórką ruszają Widzewiacy. Jeszcze się podłączył Owczarek. Niedzielski poradził sobie z jednym rywalem. Odegrał do Andrzejkiewicza. No, za lekki ten strzał. Jeszcze Owczarek. Mąka broni Pawlak. Ależ się zagotowało w polu karnym Zjednoczonych, ale znów w jakiś niezwykły sposób wyszli z opresji goście. I teraz będzie miał szansę Patora. Patora goni za nim Tanżyna. Nie zazdroszczę Patorze tego starcia, które przed nim. Patora uderzył, zablokowany przez Dixona. Pokorski, Cybulski. Tanżyna.
nie dajemy im odpocząć, lęki! Po co? Richta. Owczarek. Lenart. Cybulski. No znów trzeba namieszać w polu karnym Zjednoczonych. Tak strzelili bramkę goście. Tak, i chyba nie mamy nic przeciwko, żeby to nawet był brzydki gol. Mogą trafić do siatki Pawlaka Widzewiacy. Teraz Owczarek, Mąka. Ajajajajajaj. Brakło nogi Owczarkowi, ale tak, dokładnie tak trzeba grać. No, trzeba jakoś rozbijać tę obronę. Bardzo dobra zmiana Owczarka swoją drogą. Od jego wejścia na boisko kilka bardzo dobrych zagrań. Nawet sam posilił się na żart z kolegów, że zabierają mu asysty. Bo spokojnie, no jedno jego dogranie Andrzejkiewicz powinien zamienić na gola. Możliwe, że jeszcze jedna z tych wcześniejszych wrzutek dawała Widzewiakom stuprocentową szansę. No może kilkudziesięcioprocentową, tak powiedzmy. Nie zmienia to faktu, że Owczarek naprawdę dobrze prezentuje się od momentu wejścia na boisko. Lenart właśnie do Owczarka. Owczarek raz jeszcze. Dobre dośrodkowanie. Radzi sobie Zimoń. Patora. Ładnie to rozegrali Strykowianie. Teraz oni ruszają z kontrą. 3-3. Wyprzedzony Tanżyna Skawiński. Gol dla Strykowian. I to są momenty, w których mówi się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. I to są momenty, w których taki Kamil Andrzejkiewicz no, musi sobie pluć w brodę, chociaż... No to nie tak, że to jest jakoś jego bramka. No Skawiński pokazał po prostu swoją szybkość, uprzedził wyścigu do bramki Widzewa Daniela Tanżyny. No szybszy okazał się od stopera czerwono-biało-czerwonych. Wojciech Skawiński, on strzelcem gola na 2-1. Muszą Widzewiacy wykorzystywać swoje szanse, tym bardziej, że te szanse były dogodne. Nawet bardzo dogodne. No, nadal nie mogę się pogodzić z tą sytuacją, którą miał Andrzejkiewicz jeszcze kilka chwil temu. No będzie zmiana w drużynie Widzewa. Szykuje się do wejścia Ernest Kurzawa. On zmienił Łukasza Plichtę. Uzasadniony jak najbardziej wybuch radości na ławce Zjednoczonych, no bo z której strony ta bramka musiała w końcu paść, skoro Widzewiacy wychodzili tak agresywnie do przodu, tak wielu zawodników było zaangażowanych w atak, no to albo czerwono-biało-czerwoni musieli strzelić w końcu gola, albo drużyna gościn, ale okazało się, że tym razem kontra wygrywa z atakiem pozycyjnym i Zjednoczeni prowadzą 2-1, no trzeba grać dalej, trzeba jeszcze zdobyć bramkę, najlepiej dwie. To już nie będzie takie proste. Kurzawa, pierwszy jego kontakt z piłką, podanie do Lenarta. Lenart już do Tanżyny. Cybulski! Dobrze broni Pawlak. No znów mógł dużo radości sobie i swoim kolegom dać Kamil Cybulski. Jest rzut rożny. Mąka. Sobie zostaje tylko Pokorski z Owczarkiem. Zawodnicy no niezbyt rośli. Mąka w pole karne nabiega na piłkę Niedzielski. Ale dobrze był pilnowany przez obrońcę do samego końca tej akcji. Jeszcze będzie out dla Widzewiaków. Kurzawa. Mąka. No teraz już będą chcieli być do końca. Bardzo uważnie im Strykowianie w defensywie. No nie będą za wszelką cenę chcieli puścić Widzewiaków w swoje pole karne. No też nie jest tak, że obraz gry nam się jakoś dramatycznie zmieni, bo już od kilku minut grali z kontry głównie Strykowianie. Teraz Mąka. Jeszcze wyblokowany przez Miarkę. Nie ma jeszcze zmiany, cały czas przygotowany do wejścia przy linii bocznej Kamil Jakubowski.
kolejne dośrodkowanie. I od bramki zacznie Pawlak. Zdaniem sędziego to Lenart ostatnio dotykał piłki, ale znów bardzo blisko w kryciu działają Strykowianie. 80. minuta na zegarze, zmiana Zjednoczonych Stryków. Zmiana melduje się na murawie Jakubowski. No już jakiś czas go tutaj w Łodzi nie widzieliśmy. Częściej się tu pojawiał jeszcze jakiś czas temu. Teraz kontynuuje karierę w Zjednoczonych Stryków. I dziś może mieć bardzo przyjemny powrót na obiekty treningowe widza Przymałachowskiego. On zmienia strzelca gola Wojciecha Skawińskiego. I melduje się na typowej dla siebie pozycji na lewej stronie obrony. Na prawej stronie obrony. Chociaż widać, że ma pomysł na Jakubowskiego. Taki bardziej ofensywny Jacek Droszcz, bo to nawet jest prawe skrzydło. Skawiński. Patora. Za ostro atakowany przez Lenarta. Jest faul, jest rzut wolny. Patora oczywiście troszkę poleży na murawie, bo wie, że teraz czas gra na korzyść jego i jego kolegów. Ustawił sobie piłkę Bełdziński. No, etatowym wykonawcą stałych fragmentów gry w drużynie ze Strykowa. No proszę, rano w pierwszej połowie były osy, teraz dwie, trzy ważki latają nam dookoła, ale to nie jest tak ważne. Bełdziński już gra w pole karne. Tanżyna. Kto inny mógł wygrać główkę w polu karnym Widzewa? Teraz Jakubowski. Dobrze, Kurzawa. Niedzielski. Opanował piłkę, ale blisko niego Kuśmierczyk. Niedzielski. No, zmuszony do błędu przez Kuśmierczyka. Dla gości. No, coraz bliżej końca tego meczu. Coraz mniej tego czasu pozostało Widzewiakom. Osiemdziesiąta trzecia minuta tej rywalizacji. 1-2 z perspektywy podopiecznych Krzysztofa Chrobaka. Bardzo, bardzo mało czasu, by jeszcze w tym spotkaniu namieszać. A teraz... Teraz przewinienie odgwizdane przez sędziego Bartosza Przybylaka. Protesty z ławki Zjednoczonych. No bo oni... Bardzo by chcieli przenosić ciężar gry pod bramkę Widzewa, a nie znów się bronić. Kurzawa, Mąka. Mąka, wrzutka, Andrzejkiewicz. Do Pawlaka. No i niejako za karę to Andrzejkiewicz musi podbiec, zmusić Pawlaka do złapania piłki w ręce. Oddał to Owczarek. Tanżyna. Cybulski. Rzutka w pole karne i ta piłka tak skozłowała w obrębie szesnastki. Jeszcze jest szansa z rzutu rożnego, no ale tam dostawić cokolwiek. Nogę, głowę, pupę. Wszystkim można było bramkę w tej sytuacji strzelić. No po prostu wystarczyło przeciąć tor lotu piłki. No szkoda, szkoda, szkoda. Ale jest rzut rożny, jest stały fragment gry. Mąka, krótkie rozegranie z Owczarkiem, który szybko pokazał się Mące do gry. Owczarek, lewa noga, dobre dogranie! Jeszcze piłka zawieszona w powietrzu, Pawlak. Chwyta, był zresztą faulowany. Kolejna bardzo dobra piłka Owczarka w pole karne. Piłka siejąca takie spustoszenie w szesnastce gości.
powodująca tam takie zamieszanie, że no znowu żal, że tylko widzowiacy tego zamieszania nie wykorzystali. Miarka. Znów przy piłce Strykowianie chcą się odgryźć. Jednak zablokowani. Cybulski, Mąka. Mąka. Gdzieś w poszukiwaniu Niedzielskiego. Jednak Miziołek, Skawiński. Już... bronią nawet napastnicy ze Strykowa i to bardzo intensywnie, bardzo blisko własnego pola karnego. No najważniejsze, by ten korzystny dla gości wynik utrzymać. Oczywiście z ich perspektywy Kurzawa, Tanżyna obok bramki. Jeszcze wejdzie na murawę Dominik Najderek. To chyba podwyższenie bloku. Całkiem rosły zawodnik. Możliwe, że on też pomoże w tych ostatnich minutach, w tych pojedynkach powietrznych. Wyszedł wysoko do tej piłki Lenart, ale i tak futbolówkę przejęli goście. I teraz oni ruszają 4-4 w okolicach pola karnego Widzewa. Jest dośrodkowanie. Przeciął tor lotu piłki Owczarek. Miarka. Do prawej strony. Piłka do Jakubowskiego. Jakubowski kontra Kurzawa. Jakubowski dośrodkowanie chwyta Buczkowski. No i szybko, szybko trzeba wznowić grę. Muszą się szybko rozstawić koledzy. Do Dawida od razu. Gra golkiper Widzewa. Owczarek. Owczarek, dośrodkowanie, tym razem nieco gorsze, wybija Miarka. Piłka nadal dla Widzewa. Jeszcze przynajmniej poszedł przygotowany Kamil Cupriak do zameldowania się na murawie. Lenart do Dawida. Tak, no, to już oglądaliśmy wiele razy. Trzeba wreszcie oddać strzał. Mąka z Owczarkiem, Kurzawa, Owczarek. Kolejna wrzutka Owczarka, kolejne dobre dogranie. Znów Zimoń pada w polu karnym. Jeden z Widzewiaków. No to Daniel Mąka chciał chyba trochę nabrać na okrzyk bólu sędziego Przybylaka. Przybylak jednak... nieugięty, Kurzawa, kolejne dośrodkowanie na Tanżynę, skakał do tej piłki też Niedzielski, Pawlak, faulowany przez Andrzejkiewicza. No i teraz zmiany, teraz nabaldują się na murawie Cupriak i Najderek. Jeśli chodzi o drużynę gości, to boisko opuszcza strzelec pierwszej bramki dla Zjednoczonych, grający z numerem 20, Adam Patona. W jego miejsce z numerem 10 Kamil Cupriak. Schodzi z placu gry Adam Patora, w jego miejsce Cupriak. Za Cybulskiego natomiast na murawie melduje się Dominik Najderek. No to już chyba definitywnie przesuwa Daniela Tanżynę do ataku. Tak jest, no Tanżyna nawet nie cofnął się na swoją pozycję. Najderek z Lenartem będą odpowiadali za działania defensywne w końcówce meczu, a Tanżyna pozostał na szpicy. Trochę jak Paweł Stanio bym powiedział, to był... taki obrońca, który mi pierwszy przychodzi na myśl, kiedy pomyślę o stoperze grającym na ataku. Zresztą, gdzie nie grał Paweł Stanio, jeśli chodzi o pozycję na boisku? Może właśnie do takiej kompaktowości, wszechstronności chce nawiązywać także Dixon. Od autu Zjednoczeni. Elektryzująca ta końcówka spotkania. Zresztą zaraz od autu Widzewiacy. Szybki też rzut oka na wyniki pozostałych drużyn. Widzew wygrał z Widokiem z Kierniewice. Jeśli chodzi o rozgrywki rocznika do lat 15, 7-0. Drużyna do lat 13, czyli podopieczni Tanżyny. Przegrali z SPSCH 3-2. Może za chwilę pozostałe wyniki, bo jeszcze Dawid Mąka. Wybija Skawi... Nie, to był Bełdziński.
18 na jego pleca, przecież Kamiński już poza boiskiem. Najderek, Dawid. Mąka. Owczarek, kolejna szansa na dośrodkowanie. Owczarek ładnie po ziemi, gol! Dla Widzewa Andrzejkiewicz na 2-2. Wreszcie się wstrzelił Kamil Andrzejkiewicz. On miał doskonałą okazję, którą wcześniej po dograniu Owczarka zmarnował, ale tak, to Owczarek musiał mieć przy tej bramce asystę, bo dał doskonałą zmianę Dawid Owczarek w tym spotkaniu. No i jest 2-2. Teraz na pewno zejdzie trochę powietrze ze Strykowian, chociaż dolicza 4 minuty arbiter. Jeszcze przez 4 minuty muszą skupić się zawodnicy obu drużyny i chyba ruszyć do ataku Widzewiacy, no bo to oni są w gazie. Nie ma teraz momentu na wyniki innych roczników, bo już myślałem, że nam usypia to spotkanie, że też Widzewiacy coraz bardziej biją głową w mur, ale znów doskonałe dogranie Owczarka dało szansę jego kolegom. No i wreszcie trafił do siatki Andrzejkiewicz. Łodziński. Starcie Waszaka z Owczarkiem. Jeszcze utrzymuje piłkę w grze z Kawińskim. Pędzi Cupriak. Cupriak, lewa strona boiska, zablokowane to dośrodkowanie przez Lenarta. Cupriak, Cupriak, piłka nadal w polu gry. Cupriak szuka miejsca do dośrodkowania, wywalczył rzut rożny. No, chcą jeszcze powalczyć o pełną pulę Strykowianie. No nie po to się tak napracowali, żeby wywieźć dzisiaj z Łodzi jeden punkt, to na pewno. Ale pracowali też Widzewiacy. Ustawił piłkę w narożniku Bełdziński. Tam będzie szukał głów wyższych kolegów. Bełdziński. Środkowanie w pole karne! Aj, jak blisko był Zimoń. Nie wiem też, w jaki sposób w ogóle doszedł do tej okazji, tak klarownej, tak czystej. A może tak jak na Widzewiaka zemściła się ta niewykorzystana szansa Andrzejkiewicza, tak teraz ta niewykorzystana akcja Zimonia zemści się na Strykowianach. Kurzawa. Z dośrodkowanie! Zamykał jeszcze tę akcję Niedzielski. Będzie rzut rożny. Ależ był Niedziel blisko w tej akcji. Po dograniu Mąki. Oj, jak blisko. Ale dobra, nic straconego. Jeszcze trzeba wierzyć w to, że mogą czerwono-biało-czerwoni w tym meczu zawalczyć o pełną pulę. Jeszcze 3 punkty są w ich zasięgu. 2 minuty nam zostały do końca tego doliczonego czasu gry. Jeszcze trochę czasu jest. Mąka, dośrodkowanie piąstkuje Pawlak. Nagrodzony brawami przez trenera Drożdża. Kurzawa, Kurzawa. Do Dawida, Dawid. No trzeba już szukać pola karnego. Dawid. Dośrodkowanie. Kolejny rzut rożny. Kolejny stały fragment gry. I znów pędzi po piłkę Mąka. Dośrodkowanie Mąki, gol! Trafienie dla Widzewa! I któż to tam się cieszy? Cieszy się Niedzielski, cieszy się Najderek. I w sumie nie wiadomo, na kogo teraz patrzeć, do kogo biec z gratulacjami. Ależ trafienie Widzewiaków, gol last minute na 3-2 w starciu z Zjednoczonymi Setryków. I gol last minute, na którą odpowiedź nie będzie już czasu. Nie ma szansy, by jeszcze dali sobie radę odrobić tę stratę goście. No sam nie wiem, czy to Najderek, czy Niedzielski. Obaj się tak cieszą, jakby to oni byli właśnie strzelcami gola. Łukasz wybrał Najderka. Ja chyba też wybiorę Najderka. No trzeba jakąś linię tutaj trzymać. Sugestia od spikera, że Najderek się po prostu bardziej po tym trafieniu cieszył. Wszyscy się tutaj bardzo po tym trafieniu cieszyli. Nie wiem, czy dało się bardziej. No powalczyli do końca Widzewiacy i mają swoją nagrodę. Mają to, na co zasłużyli, tą nieustępliwością i ambicją, ale jeszcze będą musieli przez minutę się skupić. Zimoń, przeniesiona ta piłka jeszcze za jego plecy. Buczkowski, dobra interwencja bramkarza Widzewa.
I koniec tego spotkania. Tak, to był gol last minute. To było trafienie, które daje ogromną radość Widzewiakom i może napędzi nam Widzew 2 Łódź na kolejne spotkania Betclic czwartej ligi łódzkiej. Dzisiaj z dużym smutkiem z boiska schodzą Strykowianie. Dzisiaj naprawdę wiele zdrowia zostawili na murawie, ale Widzewiacy pokazali, że trzeba grać do końca, że potrafią grać do końca. Trafili w 90 minucie, trafili w 93 minucie. No i te dwa gole dają im zwycięstwo 3-2. Ależ nam się zrobiło mecza, zakochani w samej końcówce. Bardzo się cieszymy oczywiście z tego zwycięstwa, a te ekstraordynaryjne okoliczności tylko dodają mu kolorytu. Te 3 punkty smakują jak punktów 6, no ale niestety w tabeli są punktami tylko 3. Udało się wreszcie sforsować defensywę rywala, udało się wywalczyć, tak, wywalczyć, wygryźć, wyrwać 3 punkty w tym meczu ze Zjednoczonymi Stryków. 3-2 ostatecznie Widzewiacy wygrywają w Betclic czwartej lidze łódzkiej. Trafiali dla czerwono-biało-czerwonych w pierwszej połowie Kamil Cybulski pięknym uderzeniem zza pola karnego i w samej końcówce najpierw Kamil Andrzejkiewicz po dokładnym podaniu Dawida Owczarka, a później po dobrym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. No właśnie, nadal nie wiem, czy Najderek, czy Niedzielski. Strzelam, że Najderek, ale Niedzielskiemu też tej radości nie będę odbierał. Dowiemy się już po zakończeniu tego spotkania, kto autorem tego trafienia, które dało ostatecznie 3 punkty podopiecznym Krzysztofa Krebaka. 3 punkty bardzo, bardzo potrzebne tej drużynie, tak jak mówiłem, i liczymy na 3 punkty także w meczu kolejnym. Jeszcze gwoli ścisłości i gwoli tej sprawozdawczej elegancji gole dla drużyny gości. Najpierw trafił Adam Patora po zamieszaniu gdzieś w 10 minucie. Mamy potwierdzenie. Najderek trafił na 3-2. To Najderek ma taką dużą radość z tego trafienia, z tej bramki. Tak jak mówiłem, w pierwszej połowie dla gości Adam Patora, a później w drugiej z kontry Wojciech Skawiński, ale to już wszystko jest historia. Widzew wygrywa 3-2 i Widzew dopisuje do swojego konta w Betclic czwartej lidze łódzkiej 3 punkty. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, dzięki, że oglądaliście tę transmisję. Warto było zostać z nami do samego końca, bardzo warto. Widzew wygrywa po naprawdę trudnym meczu, tak jak mówi Michał Czaplarski, widzewskim wynikiem 3-2 ze Zjednoczonymi Stryków. Dzięki serdeczne i dobrego dnia.